Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj przedostatni weekend października. Jesteśmy znowu obok Osieka. Tydzień temu ładnie tutaj pozbieraliśmy podgrzybków, prawdziwki, koźlarzy, czubajek. Co dzisiaj będzie, nie wiem, ale jestem pełny nadziei. Zaczynamy! I tak szedłem i rozmyślałem o tym prawdziwku, a tutaj mamy podgrzybka. Idziemy dalej. Idziemy. I zobaczcie teraz, co tutaj stoi. Jest pierwszy prawdziwek. Piękny. Tak się prezentuje. A tak w całej okazałości. I jeszcze tam dalej. Ale piękny. Jeszcze tam dalej też jest podgrzybek. O, zobaczcie, jaki tutaj. Ale ten prawdziwek to jest piękny. Ruszamy dalej. I teraz udało się namierzyć fajną podgrzybkową rodzinę. Tutaj mamy pierwszego. W miarę fajne te grzyby. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, pierwszy. Lecimy. Tutaj jest drugi. Już mamy dwa. Chodźcie ze mną, drodzy grzybnięci. Przepiękne te kapeluszki mają swoje. Trzeci. Zaraz je tutaj sobie przyrządzimy. Tutaj kolejne dwa. I to by było chyba wszystko. Ale pięć takich fajnych. Nie ma to tamto. Lądują w koszyczku. A my szukamy prawusów. I chciałem Wam pokazać bardzo fajnego grzyba, jakim jest trzęsak listkowaty. Zobaczcie, tak on wygląda. Oprócz grzybów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli z kapeluszami, również są takie grzyby. Co najlepsze, wyekstraktowane z niego polisacharydy podawane myszom zablokowały rozwój nowotworu mięsaka. Taka ciekawostka. Tak sobie wygląda. I dzisiaj pierwsze zakamuflowane tutaj w tym miejscu pieprzniki jadalne, czyli kurka. Pokaż się Państwu. Dwa owocniki. Pierwszy. I drugi. Jak będzie więcej kurek dzisiaj, to zrobimy jajecznicę. Ruszamy dalej. Znowu mamy drogę. Wrzosy. I zobaczcie tutaj, co tu się chowa pięknego. Dzień dobry. Piękny prawdziwek. No śliczny. Ale cudak boski. Powiedzcie sami. Oczywiście już obowiązkowo musiałem ten zagajnik sprawdzić. Tak wszedłem, patrzę, idę i co tutaj jest? Koźlarz pomarańczowo-żółty, tak schowany tutaj w tej trawie. Jestem pod wrażeniem, ale jest. Ale ma gruby trzon. Ja Cię kręcę. Chodź tu, pokaż się. Ale śliczny. Piękne kolory. Ale będzie dzisiaj w sosiku ślicznie wyglądał. Ruszamy dalej. Troszeczkę się przemieszczamy do innego lasu, ale zobaczcie, co tutaj rośnie. Malutki prawdziwek, czyli już trzeci. A tam rośnie większy. Idziemy do niego. Nie chcę wyjść, ale mamy go. Jest piękny. Idziemy dalej. I zobaczcie, jest tam daleko muchomor czerwony. Powtarzałem wcześniej, trzeba się rozglądać za prawdziwkami. I co tutaj jest? Jest prawdziwek. W towarzystwie muchomora czerwonego. Zobaczcie, jaki śliczny. Ale piękne te prawe dzisiaj są.
i kolejne myślaczki i zaraz wam powiem, pokażę w sumie i sami powiedzcie, czy to przypadek. Pierwszy tutaj jest muchomor czerwony. Dalej mamy prawdziwka. Proszę zobaczyć. Jest pierwszy. Ale twardy trzon. I chodźcie ze mną. Mamy tutaj kolejnego prawdziwka. Super, że te prawdziwki się dzisiaj pojawiły. Mamy je już chyba około 6 sztuk. Teraz dwa takie śliczne. Ale ten jest piękny. Zobaczcie ten kapelusz. Te kształty. Każdy z nich jest inny. Super. Piękne. Ruszamy. Dalej. Teraz jesteśmy w lesie liściastym. Patrzę brzoza. Mówię troszeczkę. Wejdę do środka. Idę dalej. Patrzę. Piękny kojarz. Szkoda, że nie prawdziwek. Przed chwilą fajne były. Widzieliście dwa prawdziwki. Tutaj jest taki. I chyba obok tutaj jeszcze jego braciszek, ale jakiś przechylony zębem czasu, aczkolwiek piękny. Ciężki, zobaczcie, dlatego taki przechylony. Dobra, dwa koźlarze, ruszamy dalej. Zobaczcie, kolejny przykład. Muchomory czerwone, a w jagodzinach obok borowik. Szlachetny, prawdziwek, piękny. Wykręcamy. O, ale fajny. No sami powiedzcie. No przecudny. No dzisiaj są lepsze borowiki niż tydzień temu, jak byliśmy. Piękne, dostojne, atlasowe. Śliczne, ruszamy dalej. Wałeczek dalej. Zobaczcie, w jagodzinach warto też w takich się rozglądać. Idziemy i na dzień dobry. Przywitał nas oto taki kolejny. No jest super. Powiedzcie, koniec prawie października. Dzisiaj 23. A my takie grzyby zbieramy. Świetny. Świetny sezon. Może się dopiero rozpoczyna. Idziemy dalej. I znowu szukamy w jagodzinach. I znowu udało się te prawdziwki tutaj spotkać. Chcę wam zaraz go pokazać. Gdzieś tu go namierzyłem, żeby go po prostu nawet nie zdeptać. Dobra, jest. Widzę go, zobaczcie. Jest piękny. I ląduje zaraz w koszyczku. A prezentuje się tak. Zdrowiutki? Pewnie, że zdrowiutki. Super. Idziemy dalej. Patrzcie, już go pewnie widzicie po środku. W oddali kolejny piękny prawy. Chyba już gdzieś będzie z 11. Prześliczny. Idziemy po niego. Nie będzie tutaj samotny. I obok tutaj jest też jego kolega sympatyczny. Oj, coś się ukułem tutaj. O, i piękne dwa prawdziwki. Ale chodźcie ze mną dalej. O, w tych jagodzinach już łącznie chyba 4. Idziemy dalej. Jeszcze go nie widzę. Jest! Zobaczcie. Jest kolejny. O, chodź tu. Grzybki wykręcam. Korzystam z tej drugiej szkoły. Zbierania jedni ścinają, ja natomiast grzyby wykręcam. Prześliczne. Idziemy dalej. Zobaczcie, koszyk, no już przepięknie wygląda. I teraz jeszcze idziemy i zobaczcie tu. Pierwszy. Taki ślicznotek. Postawimy go tu. Czyż nie śliczny? Idziemy kawałek dalej. I tutaj przy tych zrębach pochowany jeszcze jeden, ale albinosik taki, bo pod liśćmi schowany, słońce nie dochodziło, ale jest prawy. Idziemy dalej. I zobaczcie, teraz
to naprawdę pierwszy. Tak tutaj sobie stoi. Ale chodźcie ze mną, coś wam pokażę. Idziemy. Idziemy. Tutaj jest drugi. To już są dwa. Idziemy kawałek dalej. Trzeci i czwarty. Tak się prezentują. Ale zobaczcie teraz tego. Niesamowity. Moja ręka jest mniejsza niż jego kapelusz. Będzie zdrowy to. Rok temu o kurcze. Rok temu zbierałem takie prawdziwki. O w mordę. Ale prawdziwek. No zobaczcie. Tu jest moja ręka. A on wygląda tak, nie wiem, kilogram ma na pewno. Na 100%. Ale śliczny. I tutaj kawałeczek dalej, no nie uwierzycie. Znowu dzisiaj prawdziwki. Jedna z większych w moim życiu. Prześliczne. Tutaj są dwa, trzy. Postaram się jakoś je wydobyć. Może uda mi się całą tą rodzinkę. Oj, wyszły dwa. Jest i kolejny. Ale niesamowite. Idziemy dalej. Widzicie, krawce chyba. Ktoś tak ostatnio mi mówił, że to koźlarze. Tutaj pierwszy. Jest ich trochę tutaj. Zobaczcie teraz tutaj. Drugi, ale strasznie jeżdżony. Dwa. I kolejne tutaj. Ale mi się wbija to. Trzy, no ciężki teren. I czwarty tutaj większy. Cztery koźlarze, ale piękne. Powiedzcie sami. Ruszamy dalej. No to kochani grzybnięci, na dzisiaj kończymy grzybobranie. Nie zapowiadało się zbytnio optymistycznie. Jeden prawdziwek pokazał się na początku. Trochę później udało się znaleźć podgrzybków, ale weszliśmy na naszą borowikową miejscówkę. Tamte borowiki rosły przepięknie. Dzisiaj nazbieraliśmy borowików w ilości 20-25 sztuk. Trochę na koniec trafiło się koźlarzy. Także bardzo się cieszę, że grzyby rosną. Jeszcze będę w lesie w tym okresie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!